Proszę klecieć. Tam ładnie, bardzo ładnie. Dobra, lecą ptaszki. Dobra. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotkaliśmy się na bazarze na finale akcji Wolumenu Nie Oddamy. Od końca października do dzisiaj zbieraliśmy podpisy pod uwagami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Wawrzyszewa w zakresie bazaru Wolumen. Po raz pierwszy spotkały się wszystkie ogólnowarszawskie ruchy miejskie z mieszkańcami Bielan i całej Warszawy w obronie bazaru Wolumen, który w naszej interpretacji jest zagrożony projektem, z którym mieliśmy przyjemność się zapoznać, projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mamy nadzieję, że nasze uwagi i petycja do Urzędu Dzielnicy, do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zapobiegnie likwidacji naszego lokalnego centrum, bo właśnie takim centrum lokalnym jest bazar Wolumen. Spotkając się tutaj z mieszkańcami, przekonaliśmy się, że nie tylko my uważamy to miejsce za kultowe, ale też bardzo ważne ekonomicznie, społecznie, szczególnie dla starszych osób, które nie mają dużych dochodów. To miejsce jest też ułatwieniem w utrzymaniu. Poza tym jest to, o czym już Kasia wspomniała, też miejsce takie centrum lokalne, inkluzywne, gdzie ludzie z różnych stanów społecznych mogą się spotkać, mogą nawiązać takie luźne znajomości, zobaczyć, że ktoś, kto jakby wygląda trochę inaczej, wydaje się inny, w gruncie rzeczy jest bardzo podobnym człowiekiem, podobnie myśli o wielu sprawach. Także jest to ważne miejsce dla całych Bielan, dla całego Wawrzyszewa. Nazywam się Paulina Piechna-Więckiewicz i reprezentuję takich wspaniałych młodych ludzi jak Karol, którzy tutaj zbierali podpisy. Wolumen jest ważny również dla mieszkańców Mokotowa. Wszyscy tutaj z całej Warszawy przyjeżdżają już właściwie od pokoleń. Więc Wolumenu nie oddamy i dlatego tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy. Kochani nasi, my przyjeżdżamy z Warki. Ojciec przyjeżdżał 30 prawie lat. My teraz jest pokolenie młodsze, tak? Chcemy to kontynuować, jak to się mówi, tak? To jest tragedia, bo to mam daleko, mam prawie 100 km z Warki przyjechać tutaj, żeby to koszta, paliwa, to wszystko, tak? Ale chcemy kontynuować. Warzywa świeże. Przywozimy, produkujemy prosto w naszej produkcji. Na bieżąco szykowane są towary. Bez pośrednika oczywiście. Nie, no bez pośrednika, bez o. Szykujemy z dnia na dzień. Ukraińców zatrudniamy, tak samo płacimy duże pieniądze Ukraińcom, żeby naszykowali ten towar, żeby był świeży, tak? A jak nie, jak ktoś postąpi, co będzie, to już mówię. To zależy od ludzi, tak? Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Chciałam to dodać, to jest zawarte w naszej petycji, że takie miejsca jak Bazar Wolumen, stałe targowiska sprzyjają przedsiębiorczości, dają możliwość utrzymania. Bazar Wolumen konkretnie utrzymuje 1000 osób ponad, ale to też jest wsparcie ekologii warszawskiej, około warszawskiej i polskiej, ponieważ to, że tutaj możemy kupić owoce, warzywa rzadkich odmian z małych nie hodowli, chciałam powiedzieć, tylko z małych gospodarstw rolnych, sprzyja po prostu bioróżnorodności. Także tutaj to była ważna wypowiedź. Ja chciałabym jeszcze przedstawić jedną bardzo ważną osobę, Natalię Sendek, która jest autorką naszego logo. Chcę powiedzieć, że logo tutaj Wolumenu nie oddamy i chcę powiedzieć, że cała ta akcja została zorganizowana siłami mieszkańców i siłami zaangażowanych w to organizacji pozarządowych, organizacji lokalnych i samorządowych. Także bardzo dziękuję, bo wszyscy mieszkańcy angażowali się po prostu dlatego, że uważają, że Bazar Wolumen jest dla nas ważny. Myślę, że możemy powiedzieć, że kochamy Bazar Wolumen i chcemy, żeby z nami tutaj został.